Dobra, a więc dzisiejszy odcinek zacznijmy od paczki 10x85+. Zobaczmy, co tutaj wypadnie na sam start. Uwaga, Włochy, LS, Borini, czyli tak średnio. Co będzie w środku? Dwa futisy? Spoko. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie coinsy do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem, a także paysafe cardem. Na stronie można też sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym OSCAR otrzymasz 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. A więc jeżeli chodzi o to, co dzisiaj wyszło, to dostaliśmy pika powtarzalnego razy 5. O kurde, ej dobra, to robimy w takim razie 5 pików footies dzisiaj. Widziałem też, że mają słabsze wymagania, bo 92 i 89, także spoko. A, i ogólnie to tam chyba jeszcze wyszedł jakiś blind, ale to tam chyba mało kogo interesuje. A naszą drugą paczką w dzisiejszym odcinku będzie paczka 100x82+, którą zrobiłem już. Także zobaczmy, co takiego tutaj wyleci. Francja N... Myślałem, że Kylian. W sensie Kylian by był fajny, bo to by był duży wychodzący overall. Co jest w środku? Ok, 9 duplikatów, oczywiście 100 kart, także no będziemy mieli z czego rzeźbić, jeżeli chodzi o te piki. 94+, i mamy no Martiala, nie? Z tych wyżej może jeszcze coś? No nie. Taka dobra paka pod względem fodderu. Dobra, i pierwszy pik 94+ zrobiony, także zobaczmy, oczywiście jeszcze mamy kilka duplikatów do przepałkę, ale co będzie w pierwszym? Donnarumma 99. Dobra, wiecie co, weźmy, bo to jest wysoki overall. No i go oczywiście sobie zaraz przepalimy. Dobra, korzystając oczywiście z kart, które trafiliśmy w paczce 100x82+, udało mi się zrobić kolejnego pika, także zobaczmy. No ciągle nic ciekawego, no. Dobra, weźmy sobie Oblaka, bo największy overall. Dobra, zobaczmy kolejne paczki 10x85+, ponieważ oczywiście kolejne piki będziemy sobie grindować. Zobaczmy, co będzie w pierwszej tej paczce. Mamy Smolinka 94, także spoko. Dajcie mi w końcu jakiegoś Cristiano. A nie, jest Royce. Ej, dobra. I w sumie bez duplikatów, dobra paka. To od razu przejdźmy do kolejnej paczki 10x85+, i zaraz sobie oczywiście zrobimy ich nieco więcej. A tutaj będziemy mieli Brazylijczyka, SPDK, czyli oczywiście Casemiro. A w środku Cristiano nie ma. Dobra, i lecimy z kolejnymi paczkami 85+, Brazylijczyk, LS, o, może Vinicius, uwaga, uwaga, czy będzie to Vini? Nie, Martinelli, paczka bez duplikatu, spoko. I uwaga, uwaga, co będzie w tej paczce, Holender? No dobra, to będzie De Ligt, tak stawiam, uwaga. O, Ake, o, Griezmann, o, fajnie. Ale, no dobra, przepalmy na kolejnego pika. I kolejny pik mamy zrobiony, także zobaczmy, może teraz w końcu coś ciekawego. Znowu Griezmann Florencji, ale weźmiemy sobie oczywiście Sergio Busquetsa, bo może zrobimy Albę i wtedy on się jakoś przyda. Kolejna paczka 85+, a w niej Francuz, a w niej CPS-ik, czyli Klaus. A uwaga, 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 w środku Cristiano, nie. Jest Petit, 95 overalla i tak spoko. No i zobaczmy jeszcze od razu jedną paczkę 10x85+, i zaraz sobie dorobimy oczywiście kolejne. I uwaga, co będzie tym razem w tej paczce? Boże. No chyba, że środek będzie jakiś czarujący. I Cap de Villa. Ej, ten Cap de Villa teraz leci bardzo często, ale widziałem jego cenę, kosztuje z 50 tysięcy. I kolejna paczka 85+, kurde, fajnie by było, jakby zmienili na te ostatnie dni to, żeby futisy się pokazywało jako pierwsze. Tutaj mamy Van der Sara, to sobie przepalmy składzik na pika. Dobra, i mamy kolejnego pika 94+. Di Natale, fajny traf, już go raz trafiłem, także no jest spoko, ale czekamy na coś więcej. I powiem Wam tak, jeżeli nie trafimy nic ciekawego, czyli oczywiście Cristiano Ronaldo, Neymara bądź Messiego, to dzisiaj meczu grać nie będziemy, bo jakieś tam chęci nie mam za bardzo. No ale taka karta oczywiście w postaci Messiego, Neymara czy Ronaldo by te chęci zmieniła. Uwaga, no nie w tej paczce. Dobra, to zobaczmy ostatnią paczkę 10x85+. Może tutaj będzie Cristiano, też bym oczywiście nie pogardził, czy będzie. Uwaga, nie, ale szczerze, bardzo dobra paczka. I mamy ostatniego pika, który decyduje o tym, czy gramy mecz, czy nie. Uwaga, uwaga, Cristiano, to nie będzie. Jest Di Natale, jest Alaba, no ale nie biorę duplikatu, weźmiemy sobie Jadona Sancho.